Oto kafemę rokącita Barbie Baby Langstrom Extra. Niech, proszę Państwa, ludzie przejrzą na oczy, w co Polska wpadła. No wiecie Państwo, te firmy Plus, T-Mobile i inne na zachodzie są od bardzo wielu lat i ludziom to jest obojętne, czy to zapłaci, że tyle zapłaci, czy za tamto. Też oszukują, też kradną. Ale wiecie Państwo, tutaj dobrze, że ta linia Mysia analizuje wszystko, że nie tak łatwo teraz nabrać. No i teraz Dawidek pisze, że mu wyłączą jutro T-Mobile, bo tam miał przesunięty jeden i drugi termin i do jutra i jemu wyłączą, bo on nie zapłacił i tak dalej, i tak dalej. On nie rozumie, że jest na przykład wypłata jutro, to dzisiaj nie jest zapłacone, ale że mu wyłączą. Ja mówię, co ty jesteś, stary kawaler? W T-Mobile'u nigdy nie wyłączają człowiekowi bezczelnie infolinii, jak tylko w Plusie wyłączają. Do dzisiaj miałeś zapłacić, nie zapłaciłeś i ci w Plusie wyłączą. I on tak lubił ten Plus kiedyś, pamięta ten Plus, no i po prostu myśli, że w Plusie jest tak samo jak w T-Mobile'u. Ja mówię, coś ty, u mnie już 2 tygodnie po przesunięciu terminu i jakoś mi w Plusie, w T-Mobile'u, i jakoś mi w T-Mobile'u nie wyłączają, bo w T-Mobile'u nigdy nie wyłączają tego samego dnia. Potem dzwonią, informują, czemu pan, pani, państwo nie płacicie. I dopiero potem, jak widzą, że ludzie nie płacą, to jeszcze potem, po paru dniach wyłączają, no bo to nie ma sensu ciągnąć. W Play'u też podobnie dają 7 dni, jeszcze 7 dni, że to będzie chodziło, że to jeszcze 7 dni pochodzi. Gdy nadaje nasze radio, Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Także widzicie Państwo, jeszcze jedna lekcja, jeszcze jedna dodatkowa lekcja, że plus wcale nie znaczy plus. Bo jeżeli to wszystko po żydowsku, to wiesz, co znaczy ci. Może plus. Żydzi też nie chcieli się Jahwe słuchać. Jak Jahwe powiedział tak, to nie odwrotnie. I dlatego tu w Polsce mówi się, i nie tylko w Polsce, ale takie powiedzenie, że po żydowsku, to znaczy, że odwrotnie. No. I te firmy, które osaczyły Polskę, tak czują się pewnie i bezpiecznie jak dziadowski bicz. Jakby nie wiedziały, że linia Mysia zapanowała, że linia Mysia to znaczy wszystko, wszystko zdarzyć się może i połapali złodziei mafii reprywatyzacyjnych, że nikt się tego nie spodziewał, że ludzie się wystraszyli. No, nawet ta jedna z Sejmu to się zastrzeliła, jak przyszło do niej do domu. A no właśnie. Dlaczego? Bo się bała. Proszę, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Conchita, u nas najciekawsze wieści, bo Dawidek tutaj mi SMS-y wysyła i boi się, że jutro mu na T-Mobile'u infolinię wyłączą. Ja mówię jeszcze raz sobie z 15 razy, no bo on ma jedynkę, że na T-Mobile'u ci od razu nigdy nie wyłączą. No. Piotr Jaroszyński. Piotr Jaroszyński.